Witajcie w Holokronie. Witam ponownie w serii Styl Walki. Dzisiaj omówimy umiejętności szermierczej, jakiej Asaż Ventres, która cięła wrogów na plasterki zarówno w kanonie, jak i legendach. Zapraszam! Kanon! Asaush Ventres była mistrzynią Jar Kai, stylu, który nabyła po śmierci swojego pierwszego mistrza Kajna Reka, którego zresztą przejęła miecz świetlny. Pod rządami hrabiego Duku mechanizmy jej nowych, zakrzywionych mieczy świetlnych umożliwiły jej połączenie ich w dziwaczną, choć bardzo skuteczną broń o podwójnym ostrzu w kształcie litery S, znaną jako dzielona szabla. Te czerwone ostrza stały się jej charakterystyczną bronią. Pod okiem duku Ventris nauczyła się wykorzystywać formę drugą, jednak jej technika nadal nie była pozbawiona wad. Jej wersja tego stylu została skrytykowana przez Lumidare Unduli jako niewyrafinowaną, amatorską i niechlujną. Do czasu ich pojedynku Ventress rozwinęła jednak już siłę fizyczną, aby utrzymać kontrolę nad ostrzami na takim poziomie, by dać radę kilku wrogom jednocześnie. Asoka Tano uznała ją wówczas za zbyt potężną, aby jakikolwiek Jedi mógł walczyć z nią samotnie. Ventress dorównała zarówno Obi-Wanowi Kenobiemu, jak i Anakinowi Skywalkerowi w wielu ich spotkaniach. Na Tet rozbroiła Kenobiego, członka Rady Jedi, który później w zamian pozbawił ją jednej z broni. Była nawet w stanie walczyć z generałem Grievusem i przy Przecieła jedna z jego robotycznych ramion. Legendy. W legendach Asaj również opanowała mistrzostwo w Jarkai, jednakże jej styl wyraźnie odznaczał się udziałem ciemnej strony mocy. Jej ostrza walczyły agresywnie i zaciekle. Zademonstrowała swoje umiejętności hrabiemu Duku podczas jego wizyty na Ratatak, zaciekle zabijając konkurentów w kotle w wściekłym pokazie pracy ostrzy i czystej potęgi mocy. Hrabia nagrodził ją wtedy dwoma mieczami świetlnymi, które niegdyś należały do Komarii Wosy. Dzierżąc ten nowy oręż, Ventress rozwinęła swoje umiejętności. Pod okiem duku, stosując, stosując doświadczenie w walce z dwoma ostrzami i łącząc je z formą drugą Makashi. Zaczęła wykorzystywać nową funkcję broni, demonstrując imponujące umiejętności w posługiwaniu się podwójnym mieczem lub dwoma mieczami, szybko i płynnie przechodząc z jednej formy do drugiej. W końcu jej umiejętności pojedynkowania pozwoliły jej z niewielkimi trudnościami stawić czoła maksymalnie trzem przeciwnikom, co pokazała podczas swojej misji na ról. Umiejętności Ventres osiągnęły poziom który pozwalał jej walczyć i pokonać lub przynajmniej utrzymać się przeciwko mistrzom Rady Jedi, co było osiągnięciem, z którym niewielu jej współczesnych mogło się równać. Pomimo swoich umiejętności, Ventress nie była pozbawiona wad. We wcześniejszych latach brakowało jej głównie odpowiedniego poziomu siły fizycznej, aby zrekompensować wrodzone słabości Jarkai i Makashi. Jej ciosom brakowało po prostu odpowiedniej siły, co pokazywały swobodne ruchy obronne duku podczas ich walki. Była też podatna na ataki z użyciem mocy, co można było zobaczyć podczas jej walki z anakinem na Jawinie 4. Jednakże w końcu rozwinęła tężyznę fizyczną, stając się zabójczym i bardzo wykwalifikowanym szermierzem. Ventress miała problem w zachowaniu równowagi w walce, jeżeli była pozbawiona jednego z ostrzy. Tak bardzo polegała na posiadaniu dwóch, że utrata jednej z broni stała się jej słabością. Ventress była również biegła w sztuce Dun Jest to forma walki, która wykorzystywała rozproszenie uwagi i zwątpienie. Poprzez drwiny, w połączeniu z walką na miecze świetlne. Celem sitów było całkowite zdominowanie ducha przeciwnika wszelkimi możliwymi środkami, stosując własną doktrynę walki mieczem świetlnym. Dunmok często wiązało się z wypowiadanymi drwinami i żartami, które ujawniały ukryte wewnętrzne słabości lub wątpliwości przeciwnika, co ostatecznie kończyło się osłabieniem woli oponenta. Ataki mentalne były również wykorzystywane podczas walki, aby rozładować koncentrację mocą, czyniąc przeciwnika mniej Precyzyjnym i skutecznym. Coś takiego mogło być dość zabójcze, zwłaszcza przeciwko Jedi, ponieważ koncentracja była niezwykle ważna podczas używania mocy. W związku z tym Dun Mok ucieleśniał użycie mocy jako formę wojny psychologicznej. Asaż była odważna, ale w końcu przeszarżowała podczas pojedynku z Anakidem, grożąc żonie Jedi, przez co ten wszedł jeszcze głębiej w ciemną stronę i w rezultacie kobieta prawie zginęła. To była zresztą dla niej cedna nauczka. I to wszystko w tym temacie, dziękuję za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, jakie macie pytania oraz propozycje na odcinki, uszanowanie dla patronów serii i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.